Ostatni złoty medal Igrzysk Olimpijskich w turnieju konkurencjach narciarskich to był ku radości gospodarzy Giorgio Dicenza. Było przebiegał bieg na 50 km w wyprzedzach do wspólnego. Walce o medale toczyło około 10 zawodników. Wstępem do finiszu był mocny atak przeprowadzony po około 2 km przed metą przez Szweda Andersa Cedegrena, Francuza Vincent Witosa oraz późniejszego złotego medalistę. Wspomniana trójka nie osiągnęła zamierzonego celu, bowiem na czele biegu pozostało sporo chętnych na medale. Ostatecznie do walki o podium skutecznie włączył się Rosjanin Jewgeni Dementiew, który wyprzedził Austriaka Michaiła Bolsinowa. Pracowałem ciężko w każdym biegu Pucharu Świata, byłem już drugim, trzecim, mówi Dicenza. Nigdy jednak nie wygrałem, ale pech, który dopadał mnie w czasie całej kariery, opuścił mnie. Dzisiaj było odwrotnie, wszystko poszło tak, jak powinno. Rozegrałem bieg dobrze taktycznie, na ostatnim zniesieniu nie pomyliłem się tak jak w biegu pościgowym, kiedy zdecydowałem się prowadzić. Tym razem przyczaiłem się na trzeciej, czwartej pozycji, czekając na skuteczny finisz, opowiada nowo kreowany mistrz olimpijski w biegu na 50 km. Polacy w tej konkurencji nie startowali.